Główną siedzibę Muzeum Miasta Łodzi stanowi dawna rezydencja fabrykancka. W przeszłości budynek należał do przedsiębiorstwa bawełnianego stworzonego przez Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, który w niezwykle szybkim tempie stał się jednym z najpotężniejszych przemysłowców swojego pokolenia. Trudno uwierzyć, że obiekt ten kiedyś był dość dużą, ale prostą kamienicą mieszczańską, która stanowiła jeden z elementów fabryczno-rezydencjonalnego kompleksu. Oprócz rezydencji rodzinnej składał się on z zabudowań przemysłowych, w których toczył się pełny proces produkcyjny. Na potężnej przestrzeni całego kwartału znajdowały się dwie tkalnie, przędzalnia, bielnik, wykończalnia, warsztat, farbiarnia, odlewnia, remiza strażacka oraz elektrownia. Część socjalną stanowiły domy robotnicze, szpital, szkoła dla dzieci robotników i świetlica. Wiele z tych zabudowań przetrwało do dziś. Mieszczą się w nich centrum handlowo-rozrywkowe, hotel, mieszkania i lokale usługowe. Sam pałac w wyniku licznych przekształceń, następujących w miarę zmieniającego się statusu społecznego właścicieli, osiągnął imponujący wygląd. Budowa spektakularnej rezydencji, nazywanej czasem Łódzkim Luwrem, miała na celu manifestację bogactwa i potęgi fabrykanckiego rodu, ale także wykorzystanie jej do bardziej praktycznych funkcji. Pełniły je przede wszystkim pomieszczenia znajdujące się na parterze. Korytarz lewego skrzydła prowadził do fabryki z przejściem przez pawilon giełdowy, który obecnie jest galerią wystaw czasowych. Po obu stronach jasnego pasażu znajdowały się pokoje biurowe, a przez dzisiejszą kawiarnię niezmiennie od ponad 100 lat można wyjść na portyk wiodący do ogrodu spacerowego. W przestrzeni prawego skrzydła, naprzeciwko dzisiejszej szatni, ulokowany był sklep z osobnym wejściem od dzisiejszej ulicy Zachodniej. Prowadzono tam sprzedaż towarów wyprodukowanych w fabryce Poznańskiego, które były magazynowane w jego dalszej części. Najbardziej okazała jest środkowa część budynku. Znajdujący się na parterze gazowy kominek, udekorowany ceramiczną kompozycją według pejzażu Jakuba von Rusdaila, jest pierwszym sygnałem dla wchodzących gości, że przekroczyli próg rezydencji króla bawełny. Oryginalna drewniana klatka schodowa z motywami secesyjnymi prowadzi do reprezentacyjnych sal na pierwszym piętrze. Dalej, w głębi pałacu, mieściły się pokoje dla gości, pomieszczenia prywatne oraz część gospodarcza.